Zwykły dzień w agencji zatrudnienia. Katarzyna Jędrzejek kieruje zespołem obsługi klienta w dziale niemieckim firmy Aterima. Zanim objęła stanowisko kierownicze, zaczynała od pracy na najniższym szczeblu. Teraz sama dobiera swój zespół. Trudne na pewno jest zorganizowanie wszystkiego tak, żeby było na czas, bo to jest taka presja czasu, jest dość ciężka zawsze do zorganizowania. I sam człowiek jest taką jednostką skomplikowaną, będącą wyzwaniem, ale myślę też najprzyjemniejsze w tym wszystkim jest to, że mam możliwość współpracowania z bardzo fajnym zespołem. Agata Wlazło na co dzień zajmuje się pozyskiwaniem klientów, którzy potrzebują innowacyjnych rozwiązań w obszarze HR. Myślę, że najprzyjemniejsze, ale też najciekawsze jest umiejętne dopasowywanie narzędzi dostępnych w agencji zatrudnienia, tak aby klient po analizie zyskowności stwierdził, tak, to jest właśnie to, czego brakowało w mojej firmie. Myślę, że to jest najciekawsze. Zadowolenie obu pań z wykonywanej pracy wydaje się być uzasadnione. Prasa ekonomiczna już od pewnego czasu zauważa, że to dobry czas dla specjalistów i menedżerów. Podobne wnioski można wyciągnąć z badania przygotowanego przez Antal International. Firma zajmująca się na co dzień rekrutacją na stanowiska wyższego szczebla, takie badanie prowadzi już po raz trzeci. Jakich specjalistów, jakimi specjalistami dysponuje rynek małopolski? Jakie są średnie wynagrodzenia na polskim rynku? Jakie sektory są najciekawsze dla specjalistów, dla menedżerów na rynku pracy? No i też to, czego oni szukają, co ich jakby szczególnie pociąga w ofertach pracy, potencjalnie w zmianie takiego miejsca pracy, w którym aktualnie pracują. Najatrakcyjniejsza dla kadry średniego i wyższego szczebla jest branża IT. To w niej pracownik może liczyć nawet na 11 zaproszeń do udziału w procesie rekrutacyjnym w ciągu roku. Co ciekawe, Kraków jest jednym z trzech miast najbardziej atrakcyjnych pod względem relokacji. Zaraz po Wrocławiu i Warszawie to stolica Małopolski przyciąga dobrych pracowników. Wojciech Szczepanik z Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego podkreśla, że największym atutem Krakowa jest kapitał ludzki i to on przyciąga inwestorów. Jesteśmy światowym liderem, jeżeli chodzi o branżę usług outsourcingowych. Tutaj w tej chwili szacujemy, że pracuje blisko 30 tysięcy osób w samym Krakowie w tej branży. W przyszłym roku już mamy zapowiedzi kolejnych inwestorów, czy też zwiększenia zatrudnienia już w tych firmach, które tutaj już ulokowały swoją inwestycję. Może ze świadomością, że dobra praca czeka, łatwiej będzie teraz zbierać doświadczenie i budować swoją karierę zawodową od podstaw.